Czy góry mogą rosnąć? Tak, tylko bardzo, bardzo wolno. Tysiące, a nawet miliony lat. Skały zbudowane są z litego, zwartego kamienia, często tworzą dziwaczne formacje. Na pierwszy rzut oka wydają się nieruchome i statyczne. Jednak opady śniegu, lód, wiatr i deszcz niszczą skaliste górskie szczyty. Powstają kamienie, piasek, a na końcu glina. W ten sposób skała ulega erozji. Piasek i drobne kamyki są przenoszone przez wiatr i mogą tworzyć osad, na przykład na dnie oceanu. W ten sposób po upływie milionów lat pod wpływem ciepła i wysokiego ciśnienia tworzą się skały osadowe. A kiedy skała osadowa zderzy się z płytą tektoniczną, zostaje wypchnięta i tworzą się góry. Wielkie, majestatyczne, nieruchome, wieczne. A na ich szczycie znów zaczyna się proces erozji. Powstają kamienie, piasek, glina. Cykl zaczyna się od nowa. Skały formują się i rosną, kiedy na przykład woda źródlana nanosi na nie wapno. Osad ten wraz z mchem i sinicami tworzy skorupę. Sprawia ona, że tak zwany tuf nie przepuszcza wody. W ten sposób skała rośnie w górę o kilka milimetrów rocznie. Wapno sprawia więc, że góry wprawdzie bardzo powoli, ale jednak rosną. Proces ten można obserwować również w jaskiniach naciekowych. Osady z wody tworzą stalaktyty i stalagmity, które rosną zarówno w dół, jak i w górę, budząc podziw i respekt. Przy okazji, w ten sam sposób powstają kryształy skalne i osady z kamienia pod prysznicem, a nawet kamień nazębny. Odkłada się on z minerałów w ślinie i twardnieje na zębach. Jednak to dzieło natury jest już znacznie mniej zachwycające.